Soprano di una sera di 8FM avrò Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, Działa. Jakie są wspaniałe dyskusje, proszę Państwa. Jakie są wspaniałe rozmowy. Doskonale wiem i doskonale niekończące się. Nawet nie umiemy się temu przeciwstawić, ba nawet tolerowaliśmy. Tracimy podatników, którzy przenoszą w dużej części. Częściowo to są działania rzeczywiste, częściowo to są działania pozorne. Te siedziby to po prostu załóż spółkę, przecież nie przenosisz fabryk, tylko przenosisz siedzibę. Unia Europejska pod tym względem poniosła klęskę, bo przecież Parlament Europejski nawet przyjął pewne rezolucje, nawet dyrektywy, które się mają temu przeciwstawić, czyli w sferze opisu albo postulatów, to jesteśmy już zgodni, że są to rzeczy złe i należy je eliminować. Natomiast jeśli chodzi o sferę realną, to wręcz odwrotnie. Od państwa zaostrza się ta walka. Walka między państwami o poprzez systemy podatkowe, aby odebrać dochody budżetowe drugiemu państwu przez to, co nazywamy, niektórzy nazywają to oazami, bo ten raj podatkowy ma tak trochę zbyt wiele treści. Oazy podatkowe, czyli takie miejsca, gdzie możesz za zgodą i wiedzą danego państwa, przenosząc tu swoje formalnie interesy, płacić niższe podatki lub nie płacić ich w ogóle, ale to jest dużo niżej niż w państwie, w którym rzeczywiście osiągasz dochody, czyli to są zjawiska groźne. Cały świat trochę zwariował i pod tym względem stał się bardzo nieprzyjazny. Unia Europejska dopiero od niedawna, w zasadzie od niewiele ponad roku, w oficjalnym sposobie opisu tych zjawisk mówi o nich pejoratywnie, ale jeśli chodzi o sferę realną, to się na razie jeszcze nic nie zmieniło. Umowy luksemburskie, do których pan nawiązał, wszystkie są, mimo wykrycia tego zjawiska, tak, podania do opinii publicznej przez to Stowarzyszenie Międzynarodowe Dziennikarzy Śledczych, za co ludzie zapłacili nawet z karami więzienia, tak, żebyśmy wiedzieli, że to nie są zjawiska bezbolesne, bo ci, których to uderzyło, potrafią być groźni. I to się nic nie zmieniło. To znaczy mówimy, może zmieniliśmy język. Nawet G20 na ten temat mówi. Natomiast poza językiem, poza tym, że po pierwsze o tym zaczynamy mówić, to jest też bardzo ważne. Mówimy w mediach, ale ja pamiętam, kiedy przed 2 laty, jeszcze w czasie kampanii wyborczej, mam takie wiele swoich doświadczeń na ten temat, kiedy mówiłem o tym zjawisku, to mi po prostu redaktor, który prowadził, zresztą bardzo sympatyczny, powiedział, ale przecież panie profesorze, o co panu chodzi? Przecież więcej pieniędzy zostało w kieszeni podatników, czyli jest lepiej, prawda? Czyli dobrem jest to, że nasze państwo ma mniej pieniędzy i czym ma mniej pieniędzy, tym jest lepiej, a to, że ono dzięki temu będzie musiało się zadłużyć, to nikogo to już nie obchodzi, bo to nie ja będę spłacał te długi. Czyli taki sobie głupi egoizm, to inaczej nie można nazwać, a zarazem niezdolność postrzegania rzeczywistych problemów. Ciągle nas nie przybliża do rozwiązania, ale dobrze i to, że chociaż o tym mówię. Nie 26, tylko 2, 6 wzór i trójka na końcu. Czyli 20, 2 zera, 2 zera i 0. Dlatego jest lipa, bo potem się do jako
Chociażby nie kupuje, bo nie ma mi nawet kto i nawet nie czytać by nie mogła. Bardzo takim jakimś pozytywnym jest przedstawiany pan Morawiecki. Ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi nam do dojrzewania do nieba. A ten czas na ziemi tam, który zapanował nam taki, a nie inny. Więc też będzie każdego dnia jakoś pociecha, chociażby ta, że jest Radio Maria, która to może nam ten czas dobrze przeżyć, podyskować. I na chwałę Bożą i za pomocą Bożego. Ale jest zupełnie bezzasadne. Dlaczego? Bo to jest takie pytanie historyczne. Pytanie ludzkie. Czy ludzie, którzy są tak zwanymi korporantami, to są ludzie, którzy wywodzą się z korporacji, czy też, a już zwłaszcza korporacji finansowych, że oni potrafią przejść na drugą stronę. Panie Klerodzie, więc to też nie będziemy mówić się o dobrą śmierć z Bogami. Myślę, że my musimy sobie w jakiś sposób towarzyszyć, lubać się tego, tak jak nawet Pani mówi, tylko że myślę, że chciałbym sobie wypełnić jednak wolę Pana Boga, żebyśmy to, czego On chce, to, czego On pragnie, zrealizowali, a tak jak Pani mówiła, to wszystkim dzieciom, czy córkom, no też na to... Ale myślę też, że Państwa wspomniała o tym, że to pomoc może być, ale na tym też naprawdę polega miłość, że możemy coś zrobić. To w perspektywie czasu może być sobie nauczyliwe, ale może Pani popatrzy w domu gotowane obiady, przygotowane śniadań. No to każdego roku 35 śniadań, obiadów. Gdybyśmy tak liczyli, że to będzie uciążliwe, ale na tym też nasze życie polega, że ja mogę zrobić coś dla Ciebie. I mimo tej uciążliwości, mimo tej powtarzalności tego wszystkiego, no na tym to polega, prawda? I tu prawdziwe człowieczeństwo na to wychodzi prawdziwa miłość, która nas kosztuje. Nie jest to wszystko proste. Kiedy już Panią to się pracowało, no i to wszystko robiło, żeby to robiło na świat, Pani prośba. Więc to tak trochę taka odwzajemniona miłość dzieci do Pani. Ludzie nie chcą żyć, że to się dziwi, ale robią to historycznie. Być może, na pewno odbywać się będzie na naszych oczach, ale który będzie albo potwierdzi, albo zaprzeczy owej tezie, którą Pan przedstawił, że ludzie, którzy wyszli z tej korpusy, którzy reprezentowali, a nawet kierowali interesami banków, oni już są zbyt mocno uwarunkowani, nawet jakbyśmy odeszli stamtąd i nigdy nie chcieli wrócić. A co też w końcu nie jest co z reguły jest mało prawdopodobne, że oni mogą niejako zmienić się i w tym konflikcie interesów stanąć już w zasadzie zaprzeczyć temu, co robili dotychczas. Dlaczego to zwracam na to uwagę? Bo proszę zauważyć, służba publiczna wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, ta pojmowana, nie wiem, że powiem coś bardzo naiwnego, ale ta dobrze pojmowana służba publiczna oznacza, że